Arturo. Słoni Beniamin. Urodziny Beniamina. Nie ruszaj się, Beniaminie. O, Otto, twoje kolorowe kredki. Przepraszam. Nie szkodzi, Beniaminie. I tak dostanę nowe na urodziny. O, tak. Proszę. No już, przestań się martwić. Patrz, ta jest cała. Nie martwię się o kredkę, wcale. Chodzi o to, że zwierzęta z zoo nie obchodzą urodzin. Serio? Masz rację, ale ty mógłbyś obchodzić urodziny. Co? A jak? Musisz tylko wybrać dzień i zaprosić 287 krewnych z Afryki. O, Otto, ty masz pomysł. Tak zrobię. Turu! 287 krewnych! To jest nic! O, witajcie, przyjaciele. Ja mam niezliczoną ilość krewnych, którzy od dawna czekają na zaproszenie. Proszę! Kruk Roland, turkawka Ewa, kura Harriet. Wszystkie ptaki są moją rodziną. Aj, tak, co się dzieje? No ładnie to tak. Zejdź mi z drogi, piesku. Proszę natychmiast stąd wyjść. Kawiarnia parkowa zostanie już wkrótce zamknięta. Co pan wymyślił? Przepraszam, pani Szarlotko, ale jutro rozpoczynamy tu budowę nowej autostrady. To jest... Nie ma sprawy. Mogą państwo założyć kawiarnię w Old Town. To oburzające. Tak jest. Przede wszystkim zaproszenie dla cioci Lumumby. Najpierw kierunkowy do Afryki, a potem numer. Och, Otto, tak się cieszę. Mam nadzieję, że wszyscy będą mogli przyjechać. Tam, wysłać zaproszenie, też coś. Każdy głupi to potrafi. Ja swoich gości zapraszam osobiście. O, zaraz, to turkawka Ewa. Chwileczkę, proszę pani. Czy może pani przyjść na moje urodziny? Strój jest dowolny, tylko proszę przynieść duży... prezent i to jest wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Super, ale szybko poszło. Słyszałeś?
wydaje jakieś dziwne dźwięki. Ciekawe. Cześć! O? Doris, co tu robisz? Cześć, Doris! Cześć, Otto! Wszędzie cię szukałam. Zapomniałeś o zajęciach plastycznych? Och, nie! Już pędzę! Cześć, Benjaminie! Do zobaczenia! Lumumba! Lumumba! Dostałem faks od Benjamina z Newtown. Zaproszenie dla wszystkich słoni. Dziękuję, kangurku. Czy to już prezent dla mnie na urodziny? Benjaminie! Powiedz, co to ma znaczyć? O, panie dyrektorze, wszyscy przyjadą. Może już jutro. Kto przyjedzie? Moich 287 krewnych z Afryki. Co? O, wielkie nieba. Gdzie oni będą spać? U mnie w domu, oczywiście. Ależ, Benjaminie, pomyśl tylko, dom jest za mały. O, ma pan rację. Miejsce dla Gullivera. Ma? Najdroższa Harriet, czy mógłbym cię zaprosić na przyjęcie urodzinowe? A więc do jutra! Ależ Otto to połowa rysunku. Nasz Benjamin. Ja namalowałam drugą połowę. Świetnie wam się udało. Na dziś już wszystko, dzieci. Mówiłem ci, że się nie zmieszczą. O nie, co ja mam zrobić? Jak, co? O, pani Karla, marzyłem sobie. W biały dzień? Chyba nie o piłce nożnej. Nie, a bo co? Właśnie wracam z meczu. Był beznadziejny. Kibice na stadionie o mało nie zanudzili się na śmierć. Co pani powiedziała? Stadion? Tam na pewno zmieszczą się wszystkie słonie. Słonie? Ma pan jakieś dziwne pomysły. Właśnie. Muszę już iść. Do widzenia. Co się z nim dzieje? Słonie? Piłka nożna? Zresztą nieważne. I tak się wkrótce dowiem, ale najpierw konferencja prasowa w ratuszu. Nareszcie nasz olbrzym ruszył głową. Ale zaraz! Mnie też potrzebny jest stadion! Mam wielu gości i potrzebuję dużo miejsca! Ja też mam łeb na karku. Nie chcę się przeprowadzać do Old Town. My też nie, ale co możemy zrobić? Zostanę tutaj z Ottem. Ale w innym mieście też znajdziesz przyjaciół. Nie! Doris, zaczekaj!
proszę cię, nie płacz. Mam świetny pomysł. Chodźmy do Benjamina. On też nic nie poradzi. Poradzi. On ma zawsze dużo pomysłów. No dobrze, spróbujemy. Ach, tyle miejsca dla moich gości. Aż miło popatrzeć. Tak. O, a co to? Ratunku! Tańczące słonie? To brzmi nieźle. Przyda się jakaś odmiana po tych nudnych meczach. Myśli pan, że da się załatwić? Oczywiście. Ale jak one tutaj wejdą? Przejścia są dość wąskie, a słonie wielkie. O, Rety, nie pomyślałem o tym. No, panie Benjaminie, na pewno pan coś wymyśli. Cześć! Zobaczymy się jutro. Oj, oj, ratunku! Na pomoc! O, majstrunko! Majstrunko, ratunku! Serdecznie dziękuję, pani Sroko. Czy mogę panią zaprosić na przyjęcie z okazji moich urodzin? No cóż, pani sprawa. Hra! Och, Benjaminie, nareszcie jesteś. Otto, Doris. Musisz nam pomóc. Co się stało? O, Doris, co ci jest? Dobry wieczór państwu. Informuję, że nasz przelot będzie trwał jeszcze 7 godzin. W czasie lotu będziemy podawać kostki cukru. Ottona też nie ma w domu. To straszne. Gdzie ona może być? Dzwonię na policję. O! Dobry wieczór, pani Szarlotko. Doris! O! Gdzie się podziewałaś? Ja i tatuś martwiliśmy się o ciebie. Byłam u Benjamina. Jutro są jego urodziny. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Och, Doris, nie możemy iść. Koniec z naszą kawiarnią. Och, jutro będzie zburzona. Nie, niech pani nie płacze. Wszystko będzie dobrze. Mam świetny pomysł. Jaki pomysł? Brum, 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 brum. Nie, stop! To jest ładna kawiarnia. I to ma być konferencja prasowa. Pan burmistrz rozwala domy. Ależ pani redaktor, tędy będzie przebiegała nowa autostrada. Stop! Panie Benjaminie! Zdążyliście na czas! Panie burmistrzu, zrobię korektę planu szybko i za darmo. Szybko i za darmo? Jak pan chce to zrobić? O tak! Świetnie, panie Benjaminie, nic nie trzeba rozwalać. Ale to będzie zupełnie inna droga. Może tak, ale nikogo nie zrujnuję. Cóż... Miło, że pan się zgadza. Czy to są te plany? Tak. Już gotowe. A teraz chodźmy szybko na lotnisko. Stop! Moje plany! Co pan wyprawia, panie Benjaminie? Sensacja!
Tu! Już są! O, jestem taki przejęty! Wujek Patumba! Stać! Moja czapka! Co to? Słonie! Strasznie dużo słoni, panie burmistrzu! Och, panie Benjaminie, co za sensacja! Czemu wcześniej nic nie wiedziałam? Bo jak zwykle Benjamin nagle doznał olśnienia. Dziś są moje urodziny, pani Karlo. Serdecznie panią zapraszam. Benjaminie, zaczynamy świętować! Turu, 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 turu. Jak się wzruszyłem. Moja siostrzenica Simimba. Dla mnie! Afrykańska trąbka! Zawsze chciałem taką mieć! Zagraj nam coś! Ej! Co za okropny hałas! To mają być urodziny? Nie wytrzymam! Zaczynamy? Turu! Ty czytasz plan, a ja daję sygnał. Tak jest, szefie! Ostro w lewo! Stać! Co wy wyprawiacie? Zadepczecie pas z ziemi! I o to chodzi, panie burmistrzu, lepiej niż spychać! Pikler, z czego się śmiejesz? Z niczego, panie burmistrzu! Teraz musimy skręcić! Moje jabłka! Stać! Nie pozwalam! Ale to nie są pańskie jabłka, szefie! Nikt cię nie pyta o zdanie, Pikler! Muszę ich zatrzymać! Niech sobie nie myślą! Wkrótce dotrzemy do kawiarni Doris! Ani kroku dalej! Co? Czemu? Stać! I to natychmiast! Pańscy krewni zniszczą nam cały zbiór jabłek. Tyle krzyku o jedno jabłko. Turu! Oczywiście zwrócimy panu za jabłka, które zjadł wujek Patumba. Ale... Mógłbyś uważać, jak idziesz. Niewiarygodne! Prawdziwy najazd olbrzymów! Ciekawe, dokąd idą. Ominęli z daleka kawiarnię parkową. Zawsze mówiłem, że słonie mają słabą orientację w przestrzeni. Przepraszam pana najmocniej. Są tam, widzę ich, przeszli obok. Cóż za genialny pomysł. Benjamin jest świetny. Co za szczęście, nasza kawiarnia uratowana. Możemy zostać, możemy zostać, możemy zostać. Ah!
Co za bezczelność! Witam, panie burmistrzu! Co za fantastyczne przyjęcie! Potem zatańczymy, mój drogi. Mam niespodziankę dla Beniamina. Panie Beniaminie, gratuluję! Nie mógłbym tego zrobić lepiej. O, dziękuję. Wspaniałe przyjęcie, choć szczerze mówiąc, przydałoby się coś do jedzenia. O, nie. Zupełnie o tym zapomniałem. Och, Otto. I co ja teraz zrobię? Niespodzianka, niespodzianka, Beniaminie! Przyjaciele podarowali, a pani Karla przygotowała. Wszystkiego najlepszego! Och, Otto. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Może po prostu bufet otwarty. Toro! Hej, to ja! Nie całkiem. I tu też. Dla najdroższego słonia na świecie. Gdzie ja mogę znaleźć Harriet? Ha! Wszędzie tylko słonie! O, tutaj jesteś, moja ukochana! Oj, ale tutaj zimno! Moja najdroższa Harriet, ty cała drżysz! Potrzebujesz ciepła! Co za bezczelność! To moja kura! Pobudka! Odlatujemy! O. Szybciej! Nie mam czasu! O, panie pilocie, chwileczkę. Och, Otto, to było najwspanialsze przyjęcie, jakie miałem. Co jest? Harriet, kochanie? O, gdzie jesteś? O, zostawiła mi prezent. A, jak miło z jej strony. Co za petarda! O, to musi być miłość! Papa! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Dariusz Odija, Anna Apostolakis, Michał Bukowski, Jacek Jarosz, Agata Gawrońska-Bauman, Włodzimierz Bednarski, Jarosław Domin, Krystyna Kozanecka, Katarzyna Tatarak, Tomasz Bednarek, Dariusz Błażejewski, Tomasz Steciuk i inni.